Specjalistów i to jest miejsce, gdzie z coraz lepszym skutkiem, z coraz lepszym efektem możemy się leczyć. My, mieszkańcy miasta, ale również mieszkańcy powiatu i wszyscy, którzy trafią do Malborskiego Szpitala. Ja bardzo się cieszę, że jest tyle osób, tyle instytucji, tyle ludzi, którzy ten szpital od początku wspierają. W tych właśnie bardzo trudnych czasach, Szanowni Państwo, bo te ostatnie lata to były lata bardzo trudne, lata, w których od samorządu, szczególnie powiatu, wymagano trudnych decyzji i dobrego urządzenia przez zarząd szpitala. To wszystko się udało i cieszę się, że w tym udział ma również miasto, Rada Miasta Malborka, która wielokrotnie pomagała szpitalowi, choćby w tym roku współfinansując z powiatem, z Radą Powiatu zakup nowoczesnego łóżka do operacyjnego. Cieszymy się bardzo i myślę, że z takim patronem szpital będzie się rozwijał, bo oprócz rzetelnej pracy, dobrego zarządzania potrzebne jest trochę zawsze szczęścia w życiu. Ja myślę, że z takim patronem to już następne lata i następna dekada, mam nadzieję, następny jubileusz będzie świętowany jeszcze huczniej, bo w lepszej kondycji szpitala. Wszystkiego dobrego na ręce pana dyrektora, na ręce dyrekcji i całej załogi złożę wiązankę kwiatów. Dziękuję bardzo. W ostatnim rzędzie, ale jest bardzo wysoki, więc ten tam jest wygodny. Panie Burmistrzu, proszę również na szczęście od nas przyjąć ten srebrny grosik, aby było coraz lepiej.